że będzie dobrze. To chcemy zaczynać od tamtej strony czy tamtej? Ja myślę, że od tej. Mieć to z głowy, mówisz? Zostawimy w skrzynce, żeby nie zniknęło, nie zgubić? Dokładnie. No dobra, to możemy powoli zacząć się może wspinać. Czy my chcemy iść wodą, czy chcemy iść tu górą? Wodą pójdziemy. Dobrze, niech będzie wodą. Tak patrzę, czy... No, chyba wszystko słychać, mi się wydaje. Ej, jak ja tu... Nie wiem, czy ja wyceluję, żeby tą wodą tu wleźć. Może gdzieś z brzegu? Musisz skoczyć w wodospad, albo ewentualnie... No właśnie. Lama. Nawet słyszę tu jakieś babole za wodą. My już zaczęliśmy? Tak, już zaczęliśmy. Dzień dobry, Grzesiowaty. Wiesz, no ja odpalam, zanim troszkę osób przyjdzie, no to chwilę zajmie, nie? Tak, tak, tylko po prostu, wiesz, nie powiedziałaś ani nic, ani akcja, ani cięcie, ani... ani bez dobry, odbioru. Ani, bez odbioru, ani pójdź w dupę, czy coś, nic. Cześć, Hodunia, hej, smoczy dyr. O Jezu, jak tu ciemno. Na szczęście mamy pochodnie. Cześć wszystkim. Zabijaczek. O! O! Kliperek! O, kliperek. Żeby sprawa była jasna, słuchajcie, dobra, zbierzmy tego budulca, bo ja oczywiście nie mam nic. Słuchajcie, tak. Zajebiście. Ja to jednak jestem zdolna. Nigdy nikt nie kwestionował tych zdolności. Aha. Znalazłem skrzynkę, znalazłem skrzynkę. No czekam na ciebie. W ostatnim live'aju. Proszę bardzo. Pobiegaliśmy sobie trochę, pobiegaliśmy to za duże słowo, polataliśmy trochę dookoła, zobaczyć co minęliśmy jeszcze w tej całej świątyni. Cześć Mariusz i cześć FNAFBOT. Polataliśmy dookoła, zobaczyć co i jak. Z racji tego, żeby po prostu no, nie kręcić się jak kupa w przeręblu, nie? I rzuciło nam się w oczy to miejsce, które jest ukryte jakby nad wodospadem. I mamy tu jakiś mieczor. Dark Sisters, zmora stawonogów, dobry na pająki. Generalnie no jest ogień, lepszy obrażeniowo niż ten, który mamy, więc możesz sobie go wziąć, Nie, wezmę go i schowam do skrzynki. Wiesz, no można zrobić koła to i go naprawić. Mówisz? No pewnie, że tak, po to jest, żeby to używać. Nie się boję, jak zgubię. No, jak go do lawy wyrzucę. To twój problem, to nie będzie. Dobra. I zauważyliśmy jeszcze, że brakuje nam odwiedzonej jednej części tej całej świątyni jakby. Także do niej udamy się teraz. Nie wiemy, co tam jest. Ale mu zrobiłam. Sebas. Ja tu biję, macham mieczem, tak przychodzi, bo nie ma. Jeszcze go podpaliła. Tak. Zrobiłam sobie pochodnie. Żywą. No bo ja nie wiem, gdzie idę. To właśnie dlatego idę za tobą. Jak chcesz żyć i ocalić swój miecz, to wiesz. I swoją drogą, słuchajcie, byłam w międzyczasie w domku, bo to wszystko, co żeśmy nazbierali, przetransportowaliśmy już do domu, żeby nie zgubić tych rzeczy, żeby nie musieć też się denerwować potem, że coś tu zostało i trzeba będzie ekstra biegać, więc rzeczy, które były w skrzynce i teraz ich nie zobaczycie, to dlatego, że one po prostu są w domku. W skrzyneczkach już pochowane. Także nic tu się nie zresetowało, nic tutaj nie straciliśmy znowu czy coś. O, kryłeś skrzynkę? Tak, z jedzonkiem. No, dawno nie było. Więc generalnie spoko, no ja po prostu chciałem się jakoś bezinwazyjnie dostać... Piętro niżej. A tu jest też skrzynka pod schodami. Też z jedzonkiem. I sadzonkiem. Ja nie wiem, czy ja chcę ziemniaki. Nie jedzonkiem i sadzonkiem, tak? Tak. Jak jedzonko i sadzonko, to... To ja szanuję. Ale myśmy tu byli, faktycznie. A w ogóle co to jest? Na całej mapie... Nie ma praktycznie w ogóle gliny, więc ja mam to w dupie i zbieram te doniczki, które tu są. Słusznie. Bo tak skoro gliny nie ma, to doniczki nie zrobię, a jak nie zrobię doniczki, to nie będę mógł mieć kwiatków.
Tu nie byłam, bo chlebek został. No to pewnie ja byłem, nie zbierałem, bo już miałem tyle, że do pożygu. Cześć Krzysztof, cześć Raktaros, siemaneczko. Jak tam wam? No? Ja miałem, że jak na niego patrzyłem, to czerstwiał. To fakt. To fakt. Ja za to zdolna bestia, jak już pozostawiałam rzeczy w domu, to zostawiłam wszystkie, słuchajcie, bloki, jakie przy sobie miałam. Więc zostałam bez bloków, ale zbieram ci doniczki. Żebyś mógł robić ozdóbki. Nie zostałaś bez bloku. Jak mieszkasz w bloku? W sumie racja. A w ogóle przypomnij mi, że mam ci coś powiedzieć, bo mi się teraz przypomniało. Dobrze, aż się boję. Chodzi o miasto, w którym mieszkasz. Może tak będę pamiętał, bo pewnie zapomnę do tego, co ci miałem powiedzieć. Dobra. Właśnie patrzę, czy nie chcemy iść tu przez ten mostek? No nie wiem, gdzie on nas zaprowadzi, ale... On nas nie zaprowadzi tam, gdzie chcemy, ale generalnie jakoś musimy się dostać tam. Nie wiem, gdzie się dostałem i w sumie nie wiem, czy chce się... Aha. Dobra, trochę to po chińsku zrobiliśmy, ale jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być. Ja może coś zjem. Tu też byliśmy. No ja już biegnę przez ten główny, ja już biegnę do głównej piramidy. Tak jak się umawialiśmy, biegnę. Ja cię nie widzę, gdzie ty biegniesz. Bo ja już jestem przy tej dużej piramidzie. No to za szybko, ja cię nie widzę, nie potem cię muszę gonić i znowu się zgubię. A widziałaś magię? Zobacz magię. Patrz magię. O. Woda. I to woda jest, wiesz, w kanałach. Generalnie, nie? No. To jest magia, faktycznie. Jak my bez tego mogliśmy żyć w starym Minecrafcie? Nie mam pojęcia. W sumie racja, bo nie zmyło mi. Z nóg mnie nie ścięło, jak ją rozlałeś. Powinno ominąć schody i cię zmyć. No. Widzicie kiedyś. A, hej Magok! Co tam? Widzicie, kiedyś woda w Minecrafcie była inteligentna, potrafiła omijać schody i zmywać przeciwników, a teraz co? Teraz wystarczy, proszę bardzo, mała szparka i woda już jest. I teraz mamy wilgotne szparki. Dobrze. No, nie o to mi chodziło, tak. Ale dobrze wiedzieć, że ci się układa. To jest chryczniaki, ninja przyszedł i jest crazy Mikey, czasu i dobrze was widzieć. Co się dzisiaj dzieje z twoim językiem? Czemu przyszedł, a nie przyszedł? Bo przyszedł. Bo przyszedł. A, bo to był ten, poszłem jestem. Znasz poszłem jestem? Nie. Przyszłem, poszłem, nie? Bo on przyjechał do Polski po Murzynka. Po babeczkę, po żonę przyjechał. Nie kojarzysz? Ja nie wiem, gdzie to zmierza, ale ja się boję. Jezu, to taki był kabaret z Abelardem Gizą. Nie znasz? Poszłem, przyszłem, gdzieś... poszłem, jestem? Nie oglądam kabaretów. Kabaretów. Jest Erpotem. Co to zaklęta książka? Łagodny upadek 2. I pięknie. I trzeba... Potem przyjdziemy do domu, trzeba te książki wszystkie w kowadło wsadzić i sobie ulepszać ekwipunek. Może zrobimy sobie diamentową zbroję, bo moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale udało nam się nabić ponad stak diamentów przez te poszukiwania, a nie weszliśmy do kopalni. A do kopalni wejść chcemy. No. Tutaj. No. Ale nie wiadomo kiedy. No dobrze, więc to były te dwie lokacje, które chcieliśmy odwiedzić, więc no generalnie... W sumie nie... tak, bo tutaj nigdzie już na dole się chyba, że da się jakoś wejść niżej tego, tej kondygnacji, ale chyba nie bardzo, co? Bo nie wiem, czekaj, żeśmy przyszli. Bo przy moich cudownych FPS-ach to ja wolę chodzić powoli. O, siema. Siema. No, tutaj widzę jakieś niedopracowanie jest. Dobry wieczór. Że to też tu główką haczę. A to co to w ogóle jest? Co to jest niedokończone? Tu jest niedokończone. Tu coś miało być. Jak na bank. O kuźwa. Gdzie spadłeś? Nie rób tak. Dobra, zajdę schodami. To jest po prostu szybsza droga na dół. No tu żeśmy byli, stąd żeśmy przyszli. No tak, no my dlatego szybsza droga tam? Na dół. Tam są metalowe drzwi jakieś, idziemy tam zobaczyć? Gdzie jest A tam? Tu. Gdzie są metalowe drzwi? No tu nie ma przejścia, patrz tu. Metalowe drzwi? Tam w tej dziurze widać.
Nie, nie po ścianie. Grasz w Minecrafta, nie w Simsy. Można chodzić po ścianach. Byliśmy tu, oszukałaś mnie. O, ja nie, dobra. Weź, ale, wyś, no, weź, ale jest sklep, ale na jest mnie. Sklep i jabłka w beczce, to wezmę. A, byliśmy tu. No dobra. Jest to więzienie, które rozkopywałeś po ścianach. O, gdzie jest zombiaczek, zobacz, nawet w więzieniu. Wpadłam do dziury w podłodze. Tak, pewnie zrób z niego płoną, żywą pochodnię. Jabłuszka, znaczy chlebki. Jabłuszka, znaczy chlebki. Dobra, chodź do łóżka. Ej, bo bym chodź, teraz spadł. Na... Chodź do łóżka i zabieramy się stąd. Tak, idziemy w świat. Kuźwa, coś mi tu wyskoczyło na twarz. No bo poszłeś beze mnie. Poszłeś, przyszłeś i poszłeś, jesteś i dlatego. Ja się sobie łyczka wody w międzyczasie. Mówisz, że te suchary aż cię na gardło siadły. A, dokładnie. A dokładnie tak. W ogóle od kiedy mam Soda Streama, to piję dużo więcej wody i jestem szczęśliwy. Soda Streama? W sensie masz ten, jak się nazywa, nie dyfuzor, tylko... Saturator. Saturator. No, to w prawie. Dokładnie to miałam na myśli. Dyfuzor jest chyba do włosów, nie? Jest. Ale wiesz co, ja mam takie, przez pół życia nie potrafiłam zapamiętać, jak jest batyskaw i całe życie mi się kojarzy ze stetoskopem na przykład, więc jak chcę sobie przypomnieć, jak nazywa się batyskaw, to myślę o stetoskopie i działa. Papuk, 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 przyjaciel jakiś. Dobra, pakuj się. Tam się pakuj. Po graty wyruszamy. Dobra, trzeba znaleźć kunię. Gdzie? Po co? Kunie są na początku, my idziemy dalej w dżunglę. To gdzie idziemy dalej w dżunglę? Idziemy tam na wprost, przejdziemy sobie przez piramidę i wyjdziemy obok kotku i pójdziemy dalej. A, że niby od tej prawdziwej, prawidłowej strony pójdziemy. Tak, wyjdziemy wejściem. No, słusznie. Dobrze. Ci, którzy nas oglądają, to już chyba wiedzą, że my nigdy nic nie potrafimy zrobić dobrze. Cześć, optymisto! Sobie nawsadzacie nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie i będziecie płakać potem. A czy Eru nie ma nic przeciwko temu, żeby Teo z Rudym do łóżka chodziła? Nie? Znaczy, my a kto pyta, przepraszam. My mamy łóżeczka zsuwane i osobną kołderkę, więc generalnie proszę się na bez, nie... Jest bezpiecznie. Ja nie wiem, gdzie my idziemy. No bo łazisz w kółko, no wróciliśmy teraz do tego miejsca, w którym żeśmy byli przed chwilą. Ej, tu byliśmy, to gdzie jest kot? Gdzie są kotki? No kotki... A, bo kotki mogą być czekaj, bo... Ja wyżej chyba nie, ale... Nie, no poczekaj, kotki powinny być tu chyba. Jedzenie, kłótmy się skończył. No tu są. No to czy ja biegam jak głupi? Chcemy znać tak. Odpowiedź na to pytanie? Powiem tematycznie, co ja biegam jak kot z pęcherzem. Weź na wodę spuść. Trochę nie tak miało być. Nie, no dobrze. I teraz nie mogę zebrać. Aha! Ale spoko, mam hamowańsko co ileś pięter, więc... A ja oczywiście musiałem. Się rozlął. O, dobrze, nie ma co płakać, idziemy dalej. Przez labirynt. Hup, hip, hip, hura. Labirynt, tak. Już dawno niczego chyba tak nie skrzytowałem w Minecraftie jak tego labiryntu. Ej, bo ja tu nie mam jak wskoczyć, więc wypraszam sobie. Idziemy labiryntem. Ślepo. Że daleko żeśmy zaszli. To na ranie. Mamy dość. Gdzieś jest piasek rozstawiony chyba, no. Nie, to nie jest piasek, to i tak było. Ja podejrzewam, że jak pójdziemy dookoła, to wyjdziemy w dobrym miejscu. Myślisz, że to jest takie proste? Ja sobie ten piasek zabiorę, jakbym jednak miała coś przeskoczyć. No dobra. O! To tu było, ja tego nie postawiłem. Czego? A, no. To tu było. Tego się trzymajmy. Jednak nie jest naprawdę to tam było.
chyba się nie da tak ten, bo tu jest następny piasek i on jest do wyjścia już, wiesz? Ale tu mam coś, co mogę w labiryncie zostawić, o proszę. O, popatrz, tu możesz skoczyć sobie na dalię, o, czy tam inną azalię. Na dalię czy inną azalię. O, i proszę bardzo, i tak się robi labirynty w grach, słuchajcie, jakbyście nie wiedzieli. No dobra. Jeszcze wypadałoby obszukać ten przód, czy tu gdzieś przypadkiem twórca mapy nie... Czy tu rośnie nenufar na liściu 3 metry nad poziomem ziemi? Co? Co czy rośnie? Co? Nenufar, w sensie lilia wodna na liściu 3 metry nad poziomem ziemi. Nenufar? No, nie wiedziałeś, że lilia wodna nazywa się nenufar? Nie. Aha, widzisz, ha, te oba mi uczy. Dobry wieczór, Joda. No chciałam, żebyś zobaczył liścia. Czekaj, bo ja szukam skrzynek, a ty mi liście pokazujesz. No nie mam zbytnio nic innego, żeby ci pokazać, to sorry. Jesteśmy w dżungli. Liście everywhere, słuchaj. Ci, którzy chcieli grina, dostali dżunglę. Jest tu dużo takich kamiennych górek. Where are you? I am here. Tu, on top. No dobra, widzę cię. Jesteś visible. Visible jestem, teraz jestem invisible. Invisible to color. Tu jest następny taki lili wodny. O Jezu, czekaj. Widzisz? No. Widzę, ładnie rośnie sobie, no. Nad wodą. Nad wodą? Nad ziemią, bez wody. Pod wodą. Pod wodą. A skąd wiesz, że tu nie jest mokro? Chwilę przed live'em przestało padać. Tego nie wiem. Dużo jest takich zagajników kamiennych, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek nie było. Nie jest zagajnik. Ej, ciepiesz się mojej polszczyzny dzisiaj, dup, spadłam z tego. Kamienny żegon. Wezmę kwiatka. Będę popierdzielać z kwiatkiem dzisiaj. Mam fajny miecz, to będę biegać z kwiatkiem. Cześć, Riley! Dzisiaj Minecrafty, tak. Minecrafty, które miały być w środę, są w czwartek, z racji Dnia Kobiet wczorajszego. I żeby sprawa była jasna. Kamienny zagajnik i kamieniołom drzew. Masz z kwiatka. No poczekaj, bo ja mam inny kwiatek, zobacz, jaki mój jest ładny. Pokazać ci mój? Mam nowy. O nie! Rudy, nie pal się! Ugaszę cię, o. Ciekawe, kurwa, jak to zrobić. Po prostu ciekawe, jak to zrobić. W dżungli jest na co patrzeć, a na pustyni tylko pioch. Teo ma szeroki wachlarz umiejętności. Wczoraj uczyła gotowania, zarządzania restauracją, dziś uczy survivalu. No a jak? Chodź nie tu ma pani to tamto. Wachlarzem, mamy następną piramidę. Uuuu, ale nie wiem, czy to nie jest ta, w której żeśmy byli. Myślisz, że to jest inna? Z niej, że zrobiliśmy półko. Czemu by mnie to nie zdziwiło? Nie. Idziemy cały czas w jednym kierunku i to jest inna piramida, zobacz. Dobrze. Chociaż kurde nie wiem. Wezmę ten miecz do ręki jednak, jak już mamy tam wejść. Jestem dobowo, badam sobie najpierw parter. No ja też. Zdarzają się skrzynki pochowane. No nie w tym przypadku, ale... Nie znalazłeś żadnej skrzynki? To bida, nie. Bida, nie piramida. No, dokładnie. Kurde, no tych schodów jeszcze nie przerabiałem. Na bardziej użytkowe, więc... Uważaj tylko, żeby tam zaś nic w ciebie nie strzeliło, nie? Proszę. Chwila, moment, wyjaśnijmy. Ja się śmiałem, bo przypomniałem się, co ostatnio się wydarzyło, jak wszedłem w nitkę. Of course. Nie wiem, co ty miałaś na myśli, ale nie. Ja nic nie mówię. Ale nie. Później... Młoda godzina jest jeszcze 20 nie ma, ja nic nie mówię. O Boże, ale tak przy okazji, dla tych, którzy będą mieli ochotę wbić na następnego live'a z Minecrafta, który będzie za tydzień. Będzie też w czwartek, a nie w środę.
Nie byliśmy tu. Diamenty, szmaragdy, sztabka żelaza. Poszedłeś na górę? Tak, sorry, że ci przerwałem ogłoszenia parafialne. Nie pierwszy raz. O Jezus, i nie ostatni, jakoś to przeżyję. Na pewno, nie będziesz zła. No cóż. Porozmawiamy po live'ie. Nie, bo nie porozmawiamy. Czekaj, bo tu są te... Ty, z tobą jest jak z tym jednym nauczycielem, do którego nie ma się szacunku. Powiedział ten, co się mnie bał na początku, nie? Swoją drogą, to są, kurde, zmiany, nie? Jak tak... No to można człowiek... powiedzieć, można powiedzieć, że tracisz przy bliższym poznaniu. Oho, czy ty uruchomiłeś pułapkę? Nie, właśnie nie ja, bo ja weszłam tu i ja sobie tu zbijam wszystko, więc jakiś potwór chyba uruchomił, wiesz? A tak, bo te pułapki są niżej, czekaj, bo zawibrowało mi, jakbym dostał przelew. Tam się ktoś sam wykańcza. Ała? Nie widzę. O, chyba Baśka. A, dobra, przyszła na górę. Czekaj, bo mam duszę. A ona jest na ciebie uparta. Ała, teraz jest na mnie uparta. Do mnie? Kurde, kolejna. Ała! Dobra, zrobię mi. No. Albo tu jest spawner, więc tak wychodzą. Aha, okej, okay, to by wiele dobra, tłumaczyło. Ja dalej rozbijam kamienie. Ale tu, o, tu jest skrzynka ukryta za spawnerem. Zobacz ty, żelazo jest. I złoto. Żelazo. Do czego nam najbardziej w życiu potrzeba? Tu jest następna skrzynka ukryta. I got balls of steel. Cytując klasykę. To są diamenty, kości i mięso z tego, tam gdzie triceratopsa. Zombiaka. Z drugiej strony już nie wziąłeś skrzynki, co ty to? A była? No, of course. Tu są trzy skrzynki. Poczekaj, bo ja tu rozbrajam. A, już w tych dozownikach nic nie ma. Dozownikach, tak się nazywa po polsku ładnie dozownik. Baśka wystrzelała wszystkie strzały. O nie, no to za oszczędność, a tam są fajne strzały. No właśnie zostały same, tym razem były same zwykłe, więc... To lipka. Ładnie te pochodnie świecą na shaderach, ale z moją GTX 1070 i wolę chyba jednak większy zasięg renderowania chunków. I zanosi się niestety na ulepszenie karty w najbliższej przyszłości. No to się rozhasał jak dziadowski bicz. Rudy się tam, nie wiem co on się tam robi, nie powiem tego na głos, bo jest za młoda godzina steel. Ja sobie dyskuzer włączyłem. No właśnie słyszę. O, skrzynka znalazłem. Nie ma nic. Ja też. Nie będę zbierał syfu. Nie miałeś złotka? Nie, miałem tylko kości. Miałeś o. Smutne. Ja sobie kości wezmę. Co się znalazłem wezmę. Wyjście. Na dole? Tak, a, zobacz. Chyba sobie zrobiłem wyjście, co? Ja myślę, że powinienem tu rozstawić łóżeczko. W sumie good idea. Możemy to przespać. O, widzicie, dla niedowiarków to oni śpią o mnie. Tak. Bo to zależy, jaki mamy humor. Tylko śpi w nogach. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Żałuj teraz, żałuj. I teraz zachodzi ważne pytanie, z której strony przyszliśmy? Od strony piramidy, słuchaj. Kuźma, no to nie jest śmieszne. Tam jest niski teren. Tam o, więc nie stamtąd. Czemu obok nie... było wzniesienie, więc zaraz czyli ci powiem. Czyli idziemy prosto tutaj. Prosto tutaj. Powiedział człowiek, który wyszedł z jednej z czterech stron piramidy. Idziemy prosto tutaj. Właśnie tak. A tu pierdoło. Czekaj, no rozglądam się. Myśmy przyszli stamtąd. Stąd, Rudy. Stamtąd gdzieśmy przyszli.
No dojdziemy tu. No to tu będziemy się wracać. Do koni. Studiując klasyka na Wałbrzych. To może jednak dalej. Na brzeg, na kraniec świata. Albo na górę, która jest z tamtej strony jeszcze. Tam jest jakieś wzniesienie za tym. No to prowadź. Pewnie tam nic nie będzie, ale... Nie chciałam tego mięsa zbierać. Nazbaram się. Idź prosto jak w mordę strzelił. Tak, lecimy na zbaraż. Tu jest wzniesienie jakieś, żeśmy je minęli. Ja stawiam połowę naszych diamentów, że wylądujemy w tym miejscu, w którym już byliśmy. Nie, bo myśmy byli tam, stamtąd gdzieśmy przyszli. A teraz idziemy w miarę widać. Tam. Nie, idziemy tu. I potem przejdziemy to na wylot i wyjdziemy... Pójdziemy brzegiem z powrotem najwyżej, jak tu już nic nie będzie. Tak, jakby plebiadłem. Ła, plecy mnie bolą. Czemu te plecy bolą? Od spania na ziemi. Nie, mam krzywe plecy, ile tylko mnie bolą. Ja mam krzywy nos i mnie nie boli. No ale plecy jak są krzywe, to bolą, no. Nic więcej nie powiem też w tym temacie. Z której strony krzywy nos? Co? Krzywą przegrodę mam w nosie. Jak 80% populacji ludzkiej. A to nawet nie wiedziałem, że masz krzywą, że jesteś skrzywiona. Nie mogłeś! nic tu nie ma, ale są fajne górki. No, można pooglądać, wiesz, widoczki. Nie, generalnie spoko jest, wiesz, pooglądać sobie wzniesienie, nie? Tam coś jest, tylko nie wiem, czy to nie jest już inny biom. Widzisz to? Tam. Nie zrzuć mnie tu. Wiem, że jesteś do tego zdolny. Tam coś jest, tam jest inny biom. Ała. Nie wiem, czy jest inny biom. Jest tam inny biom już? Ała, dobra, to chodź. Najwyżej wyleziemy nogą na inny biom. Ja w ogóle wracając ostatnio do domu też zaliczyłam inny biom po drodze. Ciemny las mi się zaliczył, więc żebyście się nie zdziwili, że się nie wczyta czy coś. Związka jakaś. Ja mówię, o to odpala jakąś historię z powrotu do domu z pracy czy coś. I mówię, zaliczyłam inny biom i mówię, no coś z niehalą. Wracałam przez Norwegię, słuchaj. My się tu byliśmy. Ludy, gdzie ty mnie prowadzisz? No byliśmy tu przecież. I mówiłem, że stawiam połowę naszych diamentów, że idziemy gdzieś, gdzie już byliśmy. Albo nie byliśmy, bo tam są takie ruiny, patrz. A myśmy w tych ruinach nie byli. Daj babie prowadzić. No, tu patrz. Tam są, patrz, ja teraz pokażę, że są tam nasze konie. Ale tu oglądaliśmy te ruiny po prawej. Tam jest jakiś alamostek. No przecież stąd przyszliśmy. No tam jest mostek, nie szliśmy przez mostek. Ja widzę, że z domu bez GPS-a nie wychodzę, to co? Dałeś mi prowadzić, a ty jesteś. Dobra, to w takim razie bierzemy konie i idziemy konno. O. Jak już... są nasze konie. Teo po prostu już tak bardzo chciała... Siąść na konia. Tak! Dej! To ty to powiedziałeś. Tu jest poli 2, zobacz, trzeba jej dać ręko. No widziałam, ale ona się chyba nie nazywa poli, co? No, ale to mamy tyle znaczników, że ja mogę ją nazwać poli. A konkretnie poli 2. Albo poli... Kurwa! Poli kurwa. Tak, poli kurwa, jest nieźle. No, ja chciałem ją nazwać polietylen. Proszę zostawić krzywizny w spokoju, a Rudy jak nie będzie tyle w klocki grał, to plecy boleć nie będą. Myślę, że to nie jest takie proste. Dobra, to co tam jedziemy, skąd żeśmy przyszli, tak? A ja myślę, że generalnie... W życiu się chyba nie da nie grać w klocki. Znaczy, nie wiem, zagadaj do Magoga. Ja myślę, że on będzie miał zgoła inną opinię na ten temat. Chyba, że nie o takich klockach mówisz. No właśnie. A może w ogóle nie gra w klocki? I słowo zgoła tutaj jest
poniekąd wytrychem. No, jak to nie? Ja ciągle słyszę, że jak nie będę grał, to mnie plecy nie będą bolały. No dobrze. Wróciliśmy do punktu wyjścia. Tu jest niebieski papug. Generalnie ja bym chciał pozbierać wszystkie papugi do domu. No to weź papugi. Nie mam czym. Chciałbym nazbierać najpierw trawki. No to, to za problem, przepraszam. Musiałbym najpierw konia przywiązać. Chwil, nie widzę problemu. Daj mi... Mogę ci podtrzymać konia. Spoko, jak już się z niego zwaliłem, to już sobie gdzieś przypnę. Nie mam gdzie przypiąć. Jakie ma być dzisiaj dojrzałe te żarty w ogóle. Mogę ci postawić bambusa? Można, to niewiele dam. No nie. Nieważne. Nie, ci, zrobiłaś mi po prostu... Rudy, ciągnij ptaka do domu. A właśnie, możesz go wziąć na linkę. To się w ogóle na mnie patrzy. Ptaka. Po prostu masz bojowe zadanie. Jestem jak prawdziwy ojciec. Masz... Nie, nie bij konia. Pinuj mi konia. Patrz, ale ten papug już się we mnie zakochał. O co ci chodzi, patrz? Pinuj konia, żeby stał w miejscu. To będzie ciężkie zadanie. To wierzę w ciebie. Na razie nie drgną. No cześć, ptaszku. Ciężko się zdecydować. Czy na ptaszka, czy na koń idzie. Co to dam za trójkąt? Konie, ptaki. Koń, nie ruszaj się. Czekaj, bo ptak puszcza bąki, zobacz. No. Chyba zaczął zwracać na ciebie uwagę. No to teraz niech jeszcze zwróci uwagę na tonę ziarna, którą wydaje. Będziemy teraz odleci. Tak, będziemy dostali tak długo, aż go zbiorę. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i rozmawiamy na poważne, dojrzałe tematy. Teraz jest stream z kloczką. Dziadu jeden, daj się... O. Jest! Masz. Siedzi na mnie? Siedzi. Masz ptaka na ramieniu. Lepiej jak siedzę na trole chyba. Siedzę na koniu z ptakiem na ramieniu. Siedzę na koniu tyłem. Dobra. Tam jest ten inny biom już chyba, nie? A teraz jestem ciekawy, czy mogę mieć na drugim ramieniu drugiego ptaka. Jak chcesz mieć symetrycznie, to mogę ci zaproponować kurę. Jest ocelot! Nie mamy rybki. Pójdź, a to rybką się go ten? Rybką się go ten. A ja mam jabłko, można sobie z jabłkiem na przykład. Może ten kot lubi jabłka. Jest ocelot. No my nie mamy ocelota w domu, kotka. Ale mamy wodę, możesz łowić. Nie mam... Wędgi nie masz. Nie mam patyków. Dobra, idziemy, chodź, idziemy. Wrócimy po ocelotka. Dobrze. Obiecujesz? Nie, ale wrócimy. Tam jest skrzynka chyba. Nie, to jest chyba klocek. Idę zobaczyć. Pilnuj mojego konia teraz. Patrzę. Mój koń stał u ognia, jej już spierdala. Bo ja mam żywiołowego, a twój się nie rusza. No i co, już wiesz, że to klocek? Ale może tu będzie coś więcej. Więcej klocków. Nie. No właśnie, więcej klocków. Tak jakby ja ci pcham konia. Nie pchaj mi konia. Ja mu robię, żeby on nie odszedł. Trójkącik? No następny to przyszedł się reklamować. Może mi tam ładnie porządek na czacie zrobić.
Wypadałoby przynajmniej cześć powiedzieć, jak się do kogoś wchodzi, nie? Ale fajnie, mogę zsiąść z konia bezpośrednio do łóżka. Szybko z pani, bo konie uciekną. Parę już daleko. Lista ludzi mnie po prostu powala. O, statek. Rudy. Gdzie? No tu. O, bo ja mam krótszy rendering. No. Dobrze. Zów! Możesz być moimi oczami. Ty, on nawet taki dosyć pływający ten statek. No właśnie, ale jaki czadowy, patrz, taki ciemny. A, nie, dobra. Nie. Chyba widać wystarczająco na czasie, że nie można. Takie trochę nie na miejscu jest. Ja bym tego konia gdzieś przypięła, ale... Że co jest nie na miejscu? Wbijać i się reklamować, rozumiesz? Zapraszam do mojego YouTube'a, nie? I po co tam poszłaś? Tu jest chatka! Tu jest wioska! No dobra, chcesz najpierw zrobimy statek. Ale chciałam konia przypiąć do drzewa. Ja go wsadzam do dziury. Wsadziłeś konia Cicho do dziury? Cicho bądź! Nawet nie próbuj. No dobrze. No i wpieprzyłem się do dziury, no. I ty jak wyjdziesz? Tak. A ty jak wyjdziesz? Tak, tak samo, tylko że koń przeszkadza i papuga. O. No i pasą się, o co ci chodzi. Trzeba chyba zrobić porządek trochę. Radzę ci nie zadzierać z moimi modami, bo nic z tego dobrego raczej nie wyjdzie. Chciałeś więcej piasku? Czy więcej piasku? Chodź, idziemy. Buduję dom. Potrzebuję do betonu. Buduję dom, kurwa. Po co ci więcej piasku? Jesteś niekulturalny. Żebyś łódkę zbudował. No na pewno. Z piasku. No, trzeba było iść pod drzewko! To nie! Muszę ci popsuć światopogląd. Łódka z piasku nie podpływa. Nie ma drabinki. Chodź, dupkę mi musisz podsadzić. Ty chcesz, żeby mnie. Ty chcesz, żeby mój kręgosłup był pokrzywiony do końca. Ej, no to za lipa, że tu się nie da wejść. Halo. No widzisz, no, ten świat jest tak stworzony, że po prostu... Właśnie chciałam to zrobić. No i co ci to dało? Dupa, czemu ci nie? Ha. Dałeś na dupę, tak? Okej. Okay. Czekaj, tu. Ja tu... Już. Dobra, idę tu. O Boże! Gdzieś ty już polazła. Do kajuty kapitana. Dobra, to ty jedną stronę. Oczywiście po mojej stronie musi być surowy dosz, nie? A, nie. Nie przeszkadzaj sobie, ja wezmę. To złoto i szmaragdy. I linia wodna, i zniszczone buty, i linia wodna. Ja mogę z tego śmiechu trafić w kratkę. Ale jest też mapa, zobacz, o. O, widzisz? Tylko jej nie użyj, tak jak tych poprzednich. To już jest użyta. Ja bym tylko powiedzieć, że na mapie jest krzyżyk. To nie, to trzeba egzorcyzmy zrobić. Mam propozycję. Zanim dotkniemy tej mapy jakkolwiek, to zrób screena. Zrobię zdjęcie telefonem. No ale to nie z mieczem w środku. Ej, ja sobie zgarnę kompas. Tato nie miałem. Ty mi go zgarniałaś, no kurwa. Jest w skrzynce ogólnie. W domu. Zgarnęłaś mi kompas. Przepraszam, zaraz ci go wyrzucę. Wyzięgam ci go z powrotem. Masz! No nie masz. Zegar sobie też wziąłem. Właśnie zabiliście z nim marzenie. Pewnie chciał zostać wielkim youtuberem. Sorry, winę tu. Mogę go zreanimować jak bardzo chcę. Mam uprawnienia nekromanckie. Ja
powiedziałam, że moi moderatorzy są jedynie w swoim rodzaju. Masz ten swój kompas, masz. Oczywiście skrzynki pod spodem nie opędzlowałeś, Zazia to muszę zwinąć. Była skrzynka? Of course. No i obróciłem mapę, no i masz. Popsułeś. Ale to by jest jak... Czy to jest część dżungli, czy to będzie ten las taki ciemny, jak myślisz? Nie, nie, to jest część dżungli. Musimy jechać wzdłuż wybrzeża, minąć mi wyspę. Mi się nawet wydaje, że to jest to wybrzeże, na którym jesteśmy. Tu musi być takie dziwne coś. A mamy łopatę? Nie mamy, nie mam. ale... Aha, no to dobrze. Ale chodź do okna, chodź zobacz do okna. Widzisz to takie wcięcie tam spodem? Widzę. No to będzie tam gdzieś w tamtą stronę, nie? To nie jest to tutaj? Tak, wydaje mi się, że tak. To albo to chwilkę wcześniej, tu o. No dobra. To ewentualnie. Ale tak czy siak, to będzie jedno z tych dwóch, nie? Sprawdźmy z tej strony. Nie, to duże jest chyba tu. Masz rację, że to będzie to, które wskazałeś, to mniejsze, tu wyżej. Czyli to, ten skarb będzie mniej więcej na wysokości tu gdzieś. Myśmy musieli, jak tak stoi przy mnie, to musieliśmy... Nie możesz tej mapy wziąć po prostu? No właśnie się boję. Dobra, mam screen, czekaj, bierz może, mapę. Czekaj, może zgarnę ten kawałek i zobaczę, co się stanie. Bo jak no. Zniszczę, to zniszczę po prostu jakiś nieznaczny kawałek. Okej, dobra, mam. Aha. A widzisz ją w ręce normalnie? Tak, widzę ją normalnie w rękach. No to bierz tą drugą. A my idziemy dalej popatrzeć, co tu jest jeszcze pochowane. Jest wejście na maszt. Może najpierw tu na górę, o. No dobra, mam mapę w rączkach. Wpadła. Szukamy dalej, tak? No, trzeba by tak trochę najpierw poogarnić, co tu jest. Bijam się na ten maszt na górze. Bijaj się. Chyba się całkiem do góry nie bije. Biję na ten drugi. Mam słupek nad głową. Więc chyba nic z tego. O! Shit, bym wyskoczyła. Bocianie gniazdo. Tu nic nie widzę. Może tam u ciebie coś będzie, no. Będę żałować. Co ty robisz? Wyszłam. Chciałam sprawdzić, czy coś jest na żaglu, nie? No to jeszcze tu są jakieś... No coś dobra, tu zrobiło? Ogólnie nie wiem, czy słyszałeś. Słyszałem. O, mam surowe mięso. Fajnie. Dobra, to ja idę na ten jeszcze. Mam jakiś łuk. Mam surowe mięso, mam szmaragd. O, mam muszlę czego? Łodzika. O Jezu. Tu jest kolejny łuk zaklęty na wykończeniu. Tu jest kolejny łuk zaklęty na wykończeniu. Niezniszczalność książeczka. Tu jest więcej mięska. Generalnie wszystko fajnie, ale mi się to już nie mieści. Byś się wzięła i zgarnęła coś. No już idę. Sprawdzam, czy nie ma skrzynek tu, wiesz, na górze. Jeszcze niżej można zejść. A ja na razie robię ten poziom, żeby... coś jest. Nie wiem, czy się teraz nie rozsypię. O, udało się, nie. Dobra. Dobra, już schodzę bezpiecznie na dół. Tu są krajuty. No to schodzę niżej. O Boże, więcej beczek. Jak u Makłowicza, beczka. Siodło, puste butelki. No generalnie wszystko jest warte wzięcia, no. O wędkę coś. O Matko Boska, dziękuję ci bardzo. Hejo, masakra, bo czekaj, bo właśnie zbieram szczękę z podłogi. Gratuluję wszystkim, którzy dostali subki od Tobiego.
Sztechcio, Chasonix, Raven, Wilk, Hot Dunia, Wiesław, Unlock, Adaś, Iwex i Passing Time. Gratki. Dziękuję ci bardzo, Tobi. Ależ niespodzianka. Sprawdzam te beczki, co tu mówiłeś. Jest podłoga? Boże, ciemno. Ja generalnie zbieram co mogę, ale ja już nie mam miejsca. Może to jest taka ciemna podłoga, że strasznie dziwne uczucie. Ześwirowała ci papuszka. Lubię czasem. Dobrze, to co, zszedłeś niżej, zakładam? No tak, zszedłem niżej i tu jest dużo wszystkiego. Siodła nie biorę. Wezmę butelki. Może się przydadzą. Wędka, o patrz, można było zebrać. No, jest kilka wędek, więc generalnie wiesz, no. Aplauz wpadł, dziękuję bardzo. Zróbmy tak, zbierzmy mięska. W ogóle są muszle łodzika, nie wiem, co tych muszli się robi. Też ja sobie ja weźmiemy. Ja odstawiłem, bo mi się już po prostu nie zmieściły. Daj ten, chodź na chwileczkę, dam ci... Poszedłeś? O, dam ci te doniczki na przykład. Możemy się zestakować jakby na zmianę. Coś, czego masz mniej. Możemy spać. No, możemy iść. Ja idę na górę. Nie da się na górę. Zachamstwo. Masakra. Wszystkie powiadomienia skakiwały. Dobra. Co, ruszamy dalej? Wiesz co, sprawdzam, czy tu jeszcze coś zostało, co byśmy chcieli. Wągiel zostawiłeś? No co ty to? Niepoważny. A, gdzie tego mam wsadzić? No cóż. Ja biorę do łapki mapę i... Nie szukaj skarbu, na który nie mamy miejsca. Buty. Dobra, buty olać. Skórzane buty daj spokój. No, tu żelazo. Ale kurde, gdybym w prawdziwym życiu znalazł skrzynce buty, to bym się nawet nie zastanawiał. Ja bym nie wzięła. Takie noszone, nie. Skórzanych butów? Nie, noszonych bym nie chciała. Jakoś tak, takie śmierdolące stopy ze środka. Nie. Nie, dziękuję chyba. Co ty masz w głowie? Janko. Ja tylko chciałem, żeby mi potencjalnie bany zostawić do wykonania. A ja tu nie mam jest banu. Ta mapa. Czekaj, zaraz zobaczymy. To nie jest ta mapa. Wziąłeś zły kawałek, czy jak? Nie wiem, dobry z krzyżykiem, ale tu jest rzeczka generalnie. A tej rzeczki na mapie nie ma. No, te, powiem ci, kształt tych zaokrągleń też wygląda inaczej. Ale to niekoniecznie nie jest ta mapa. To może być nie ten fragment wody. Czy wiesz? A poczekaj, bo jaka we mnie pierdoła. Ja myślałem, że na tej mapie się nie pokazuje. Bo kojarzysz, że jest taki motyw w Minecrafcie, jak to, że są ukryte mapy skarbów i generalnie mapa pokazuje konkretny czang, jak do niego dojdziesz, to pojawia się twój znacznik w postaci takiej łezki. To nie wiedziałam. Tylko, że ja myślałem, że na tej mapie to nie zadziała. Ja widzę, że na dole mapy, ja cię teraz oddam. Ja nie mam miejsca. No to zrób sobie miejsce. I teraz zobacz, jak sobie ją odpalisz. No dlatego... Jest. Na dole mapy jest taki srebrny, biały znacznik, tak? Widzisz go? Tak, widziałam. To jesteśmy my, zakładam. Tak, to jesteśmy my. Tylko teraz trzeba wykminić, jak trzeba i żeby... Gdzieś. Na tym wyższym terenie chyba, nie? To jest? No, bardzo możliwe. Nie no, pytam się ciebie. Widać po tym, po śladzie. O, pojawiłem się. W tą stronę. Dobra, jestem praktycznie na samym, jestem na samym krzyżyku.
Myślisz, że to jest tak głęboko? Ja tu dla nas zrobię wyjście. Doszłam do... No to na pewno niżej nie będzie, więc... Trzeba po prostu zrobić tu wielką, wilgachną dziurę i rozkopać to trochę i zobaczyć, czy coś tu jest. Pokaż mapę, możesz ją pokazać na chwilę? Proszę. A może to jest właśnie tu pod spodem? Nie wydaje mi się, żeby to miało być zakopane aż tak głęboko. Bo to jak kopiesz, to teoretycznie kopiesz, a nie kilofem napierdzielasz, nie? No, chyba, że to jest znacznik jakiejś świątyni czy czegoś pod ziemią. A nie wiesz, a nie skarbu jest, jako skarb. Masz? Wow. Co to jest? Serce oceanu. Okej. Okay. Próbuję zabrać sztabki żelaza. I te ewentualnie. Ile masz sztabek żelaza? Ja mam 59. Kurwa, a ile masz złota? 30. No to masz 20 złota. Ja mam diamenty, więc zbieram diamenty. Mam... No czekaj, ja ci dam 2-3 diamenty, które ja mam u siebie. Bierz je i wezmę te serca. A, wziąłeś, dobra. Serca wziąłem, ale weź pieczonego łososia. Okej, bo to... No, czyli... Pięknie. Mamy to. No, zrobiliśmy trochę dziurę, ale to nic. Ale jak fajnie, kurde. W ogóle ładny ten statek. Wygląda prześlicznie. No. Znowu mi po oczach daje ten piasek tu, ale nie szkodzi. Trzeba jeszcze wziąć koniec dziury. Ciekawa jestem, czy jest tam gdzieś jakaś ukryta skrzynka na górze. Wydaje mi się, że weszłam na samą górę tych masztów i tam nie widziałam, ale... Tam jest ten, łódka. A co z tą chatą? Z tymi chatami tutaj? Myśmy tu byli? Nie, nie byliśmy. Musimy tędy. Fuck. A, nie da rady wyskoczyć. O, czekaj, bo... może tu się da przypiąć tego konia już gdzieś, czy nie? Dalej się nie da. Tu jest. Jest jeden płotek. Ja zejdę szybko z konia i idę zobaczyć tą. Łódeczkę? O, tu jest skrzynka, no tak myślałem. O Jezu, czekaj, bo tu jest jakby w ogóle... Pusta mapa, drewniana łopata i wędka. Ale wszystko drewniane jest, czy...? Tak. No to olać. To może trzeba było łódkę, bo może z łódką płynęli ze stateczku, mieliśmy wziąć, wiesz, łopatę, żeby sobie wykopać skarb, nie? Nie wiem, dorabiam filozofię do wszystkiego. No dobra, mamy to. Tak, piasku myślę, też możemy się go pozbyć. To będzie bić do wiatki, no bo nie ma to tamto. O, wytrzymam z tak piasku, masakra. Ale to jest w ogóle... Czy ty widzisz, jakie to jest rozbudowane? Musimy jakąś strategię przyjąć. Dobrze by było w ogóle zrobić może skrzynkę przy tych koniach. Przepraszam cię, twórco. Ale potrzebuję drewna. To ty rób skrzynkę i się rozejrzeć. Chciałam, żebyśmy wypróżnili trochę ekwipunek, nie? I zostawili sobie te rzeczy w razie czego. No to ja wrócę zaraz, ale to jest bardzo ciekawi to miejsce. O, pierwsza skrzynka, proszę bardzo. Odłamek ametystu. Generalnie tu byśmy mogli zrobić sobie skrzynkę, to jest gotowa skrzynka. Jest Zapuśmy. Crafting table, jest łóżeczka, jest ognisko, można ale to ognisko... trzeba będzie tam potem wracać, a tak zostawimy na zewnątrz i będzie prościej zlokalizować, gdzie to jest. No to jest pierwsze zabudowanie z kraju wioski. No ale dobra, no. Ja w każdym razie wyzbieram chlebki, bo się zmieści. Wyzbieram jabłka, bo to się zmieści. Rudę miedzi, bo to się zmieści. I odłamek ametystu, bo to się zmieści. Masakra, ile tego tu się nazbierało, tak ogólnie.
A, to jest dżunglowa wioska. Na Twitchu mam cię na 100% głośności, włączyłem innego streama w drugiej karcie, mam go na 5, a dalej cię przygłusza. No widzisz? Bo ja jestem taka ASMR bez ASMR. Cześć, pesymistyczni! Co słychać? Ty jesteś po prostu MR. MR. Dzień. To do którego domku wszedłeś najpierw, w sensie, bo tu... Ja generalnie chodzę po domkach jak ksiądz. Ale nie zbieram surowych ziemniaków, bo mamy całe pole. No, racja. Znowu będę na etapie, że tam nie doskoczę. Oczywiście. Ty już postawiłeś tą skrzynkę? Tak. Postawiłaś. Ja idę do niej zrobić zrzut. Jednak. No. Ej, ona jest dalej otwarta. Aha. Zbugowałaś skrzynkę. Przepraszam. Nie chciałam, a wyszła jak zwykle. To sobie tu wrzućmy. Dobra, tego, ten typ trzeba zjeść po prostu. Sprawdźmy, co tu się dzieje na górze. Tu jakaś knajpa, kurde. Kompas mogę też tu zostawić. Boże, tu porozrzucane są szmaragdy ogólnie po skrzynkach, nie? Miłość szmaragdi krokodyl. Pan nie... W ogóle chodźmy spać. Czekaj, bo popsułam stolik. Masz tam gdzieś łóżko pod ręką? Nie mam. Zaraz zejdę piętro niżej i będę miała. Już, czekaj. Możesz spać tylko w nocy. No shit, Sherlocku. Jeszcze jest za jasno. Ty już chciałeś się spanko. Już leżę. Cały dzień siedziałam nad pracą licencjacką, więc mój mózg nie wyrabia, ale poza tym to dobrze. No to się cieszę, że dobrze. No dobra, ten zaliczony. Może teraz bardziej w prawo. Jabłuszko i złoto. Nie wiem, ja wchodzę po schodkach. Jezu, ale ja nie, jakby nie umiem, ja potem nie ogarniam, co już żeśmy widzieli, a co nie, nie? Jakby... Nie, też nie, ale jest fajnie. Książki. Teło, wyłącz wibrator. Nie. Serio mówię, bo było słychać. Nie. O, tu jest pan mieszkaniec wioski. Czemu oni mają tyle jedzenia? Takich wiosk nie było aż tyle jedzenia. To jest... No aż jest przegięcie jakby, nie? Jakby było po jednym chlebku, to by wystarczyło. To by nas zmusiło przynajmniej do tego, żeby jakkolwiek sobie to jedzenie zdobywać. Nie widział. Nie liczę. Dobra, tu byłam. Też mam ten problem, że nie wiem, gdzie jestem. Wchodzę po jakieś drabinie na jakieś drzewo. Okej. Okay. Jest fajnie. Generalnie jest domek na drzewie. Bardziej platforma na drzewie. I na tej platformie jest pan Edzio. Mogę cię zrzucić? Nie zrzucaj pana Edzia, co ci zrobił? Patrz ty na jednym paluszku. Papa! Żyje skubany jeszcze. No nie, nie chcę tych ziemniaków. No. Nie chcesz ziemniaków. Nie chcę ziemniaków. O, tu jest. O, ziemniak, fajnie, ziemniaki ale są fajny pasen. Domek na drzewie. Ale super. No. I kurwa, i surowe ziemniaki i sadzonki. No i. No i ja się pytam po co. Nie chcesz ziemniaków. Ja się pytam po co. Kto to wymyślił? Mamy domek z pięterkiem. Więcej chleba. Jakby się ktoś kiedyś zastanawiał, czy warto jest sadzić ziarno. Warto jest sadzić chleb, warto. Oh,
Teraz by się warta z warty przydała. Wpadłem w dziurkę. Znowu? Ja zbieram nasionka, żeby mieć na papuszkę. Jesteś niepokorny. O ja, ty niepokorny. Nie wiem, czy mam iść teraz tu, ale tu jest taka wyrwa, tu jest woda, więc może nie idę. Idę na górę. Ale chleba już nie biorę. Znaczy mam to gdzieś. Chyba chleb i ziemniaki. No nie, no przecież nie szlak trafi. Jaką oni mają biedną tą dietę. Chleb i ziemniaki. I od czasu do czasu jabłko. O, znalazłam pole. I domek na drzewie. A ja znalazłem, zgadnij co. Chleb i ziemniaki. I dla odmiany jabłko. Posać chleb, to ci drzewo z bułkami wyrośnie. Słuchajcie, jakby tak było. Że gdyby to były Simsy, to byłabym w stanie w to uwierzyć. Jak w Simsach rośnie drzewo z pieniędzmi, to wiesz. Ty ze mną też nie chcesz gadać, co za typ. Ale generalnie, w jakim ja byłem w szoku, jak pierwszy raz w Simsach 3 wyhodowałem drzewo z pieniążkami. Ja byłam w szoku, jak mi śmieci wyrosły przed domem. I miałam to drzewo z, wiesz, ze śmieci. Ja mam doświadczenia życiowe, tak sama life'a, no. Iż to by cię nie zaskoczyło. Drzewo z pieniędzmi to nic, najlepszy jest krzak z jajkami. Jedyne, czym byłem zaskoczony, to poziomem realizmu, jaki tak raz zyskała. Szmaragd i co? I ziemniak. Ładny komplet. Szmaragd, ziemniak i Teo. To jest sequel popularnego filmu.